inwestowanie jest to zawsze jakieś ryzyko większe albo mniejsze z tego, co się orientuję. Natomiast dla nas, muzyków, zawsze wychodzenie, szczególnie na scenę, jest to zawsze trochę takie ryzyko. My jesteśmy wszyscy bardzo wielkimi perfekcjonistami. Szczególnie solista, który wychodzi na scenę, jest skazany na pewną ocenę, na pewien też błąd i wychwycenie tego błędu. I dla nas to są zawsze bardzo duże emocje, wychodzenie na scenę. Szczególnie w muzyce klasycznej, gdzie to jest bardzo dobrze znany repertuar, grany czasami przez wiele set lat. I no naprawdę to są, za każdym razem tak naprawdę emocje wielkie, niezależnie od tego, jak duże ma się doświadczenie. Historia pokazuje, że bez mecenatu, bez wspierania przez ludzi, którzy potrafili robić pieniądze, ale też którzy inwestowali pieniądze w sztukę i pozostawiali po sobie dziedzictwo. Dziedzictwo, które tak naprawdę dawno już tych ludzi nie ma, dawno tych artystów nie ma, tych mecenasów, a my wiemy, że oni to wspierali i my wiemy, że bez nich nie byłoby dzieł może Mozarta, Beethovena czy innych wspaniałych artystów, chociażby Fryderyka Chopina, który też był znany z tego, że był wspierany przez wiele zamożnych osób. Wiele tych filmów, które mi się kojarzą z tym tematem, wiele filmów, z których właśnie ścieżki dźwiękowe będą tutaj są nagrane, będą nagrywane, mówią zawsze o jakichś tych emocjach i ludzie, którzy też mi się tak kojarzą, ludzie, którzy inwestują pieniądze, duże pieniądze, którzy obracają pieniędzmi, są to ludzie, którzy należą często do elit i którzy lubią też spędzić czas swój wolny przy dobrej lampce wina i może przy dobrej muzyce. Czy to jest muzyka na żywo w filharmonii, czy to jest opera, czy to jest świetny sprzęt w domu grający, dobra płyta. To się kojarzy z luksusem pewnym. Słuchanie takich instrumentów, takiej muzyki, jest to pewien taki towar luksusowy, deficytowy. Jak dostałem zaproszenie do tej płyty, to właśnie nawet się tak zdziwiłem, ojej, jak dużo było już tych filmów o pieniądzach, o inwestowaniu. I dla mnie to też, muszę powiedzieć, jako muzyka, który też oprócz muzyki klasycznej, ja bardzo lubię muzykę filmową. Będzie to ciekawe posłuchać tych hitów, tych najlepszych fragmentów muzyki z bardzo wielu znanych filmów. Ja myślę, że to jest, może być jakąś pewną inspiracją, też może odświeżeniem właśnie tej klasyki filmowej i muzycznej, bo muzyka filmowa absolutnie pieła się przez wiele dziesiąt lat do góry, szczególnie po II wojnie światowej i to są bardzo, bardzo często wartościowe kawałki.